sportowa nagroda prezydenta Elbląga. Roman Ryckę, laureat nagrody prezydenta. Od blisko 60 lat związany jest z łyżwiarstwem szybkim. Zawsze zachęca młodzież do uprawiania tego interesującego sportu. Trudny sport, ale bardzo ciekawy na świeżym powietrzu, szczególnie dla młodzieży, która może korzystać z takich tych bardzo bezpieczny sport, bardzo mało kontuzji jest w tym sporcie. Jego zawodnicy osiągają wysokie rezultaty mimo braku toru łyżwiarskiego. Na Mistrzostwach Polski Juniorów w tamtym sezonie na 18 medali zdobyliśmy 11, w tym 5 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe, także Mistrzostwo Polski Seniorek, Seniorów. Trener ma ambitne plany związane ze swoimi panczenistami. Chcemy doprowadzić jeszcze przynajmniej do tego, żeby było trzech olimpijczyków z Elbląga na olimpiadę w Soczi w 2014 roku. Na pewno tam kandydują i pewniakami są Luiza Złotkowska i Konrad Niedźwiecki, a ostatnio bardzo dobrą karierę robi jeszcze junior od nas, Adrian Wielgat. Stara się pielęgnować historię. Chciałem także pokazać, znaczy przedstawić, prowadzę taką pamiętnik, taka księga pamiątkowa, którą prowadzę od 1978 roku, jako że wtedy zaczęły się moje pierwsze sukcesy sportowe i to na przestrzeni całych tych lat od 1978 roku jest wszystko wklejane, są wszystkie wyniki, które nasi zawodnicy z Elbląga, moi zawodnicy szczególnie zdobywali na różnego typu zawodach w kraju, za granicą. Na jubileuszowym zjeździe Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Roman Ryckę uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.